Cześć wszystkim, z tej strony mówi do was Belmondo. Dzisiaj powiemy sobie ciekawostkę muzyczną. Będzie to o zespole Disco Polo, a zespół nazywa się Weekend. Jeśli chodzi o zespół Weekend, to powstał on w 2000 roku. Założycielem zespołu jest Radek Liszewski i Tomasz Jakubowski. Radek Liszewski w tym zespole jest frontmanem. Zespół jeszcze składa się z dwóch tancerzy. Najpierw byli nimi Tomasz Niecikowski, czyli znany jako Tomasz Niecik. Tomasz odszedł od zespołu w 2000 roku, ponieważ chciał spróbować sił sam. Chciał założyć zespół i chciał śpiewać. Radek Liszewski nawet mu, z tego co mi wiadomo, cytuję: jeśli czujesz się na siłach, to spróbuj. No i jak widać, jakoś to Tomaszowi Niecikowi idzie. Później miejsce Tomasza Niecika zajął Jacek Wasilewski, a drugim tańcerzem był Grzegorz Skowronek. Obecnie tańcerzem jest Adam Łazowski oraz Paweł Nitpuski. Zespół zadebiutował w 2001 roku w programie Disco Polo Live. Pierwszy album zespołu ukazał się jesienią 2002 roku. Z takich ciekawostek jeszcze to piosenka Ona tańczy dla mnie. Jest to pierwsza polska piosenka w serii, gdzie ukazała się w grze pod tytułem Just Dance. W serii właśnie takich gier muzycznych. Jeszcze kolejną taką ciekawostką jest to, że zespół miał propozycję na wspólną piosenkę z Pitbullem. W szczycie popularności zespół potrafił zagrać 38 koncertów w ciągu miesiąca, a w tygodniu 11. Piosenka pod tytułem Moje miasto nigdy nie śpi nocą ma dwie wersje, gdzie w drugiej wersji rapuje Norbi. Ogólnie miał być w ogóle teledysk z Norbim, gdzie Radek Liszewski śpiewa, a Norbi rapuje, no ale niestety ciężko było zgrać się Radkowi z Norbim, żeby znaleźć czas, aby nagrać teledysk. Także powstała tylko po prostu piosenka, gdzie możecie zobaczyć, gdzieś tam krąży w sieci. Jeśli chodzi o samego Radka Liszewskiego, to urodził się on 18 maja 1976 roku w miejscowości Sejny. Od 9 roku życia grał na perkusji. W szkole średniej nawet udało mu się założyć zespół rockowy. Później grał w zespole weselnym. Był tam jako taki gość, można powiedzieć, grał najpierw sporadycznie, potem coraz częściej i spodobało mu się to i postanowił założyć własny zespół pod tytułem Weekend, gdzie najpierw zespół Weekend grał też po weselach, a później no to już postanowił tak bardziej działalną karierę. Marzeniem Radka Liszewskiego było mieć perkusję, więc jego tata postanowił załatwić mu pracę przy rąbaniu i układaniu drzew w lesie i oto właśnie w ten sposób Radek zarobił pierwszy milion starych złotych. Radek pracował też w hurtowni alkoholu, występował w takich programach jak Uwaga, Kulisy Sławy, U Kuby Wojewódzkiego, Celebrity Splash, Kocham Cię Polsko, Koło Fortuny. Ten jeszcze występował u Szymona Majewskiego, gdzie tam przez ten program właśnie zasłynęła piosenka Teraz mnie to wali. Jeszcze jeśli chodzi o Radka Liszewskiego, to z żoną wystąpił w takim programie pod tytułem The Story of My Life, historia mojego życia, gdzie było pokazane, gdzie
Radek z żoną będą wyglądać na starość. Później wystąpił w programie To Był Rok. Potem w programie Lombard. No i z Tańcu z Gwiazdami. Zagrał w takich filmach jak Disco Polo, miał epizod w serialu Szpital, był jurorem w Disco Star. Radek Liszowski posiada prawo jazdy na samochód, autobus, ciężarówkę, a nawet traktor. Pierwszy samochód, jaki miał, to Opel Kadett. Posiada korwetę, którą sam zbudował i stuningował. Lubi także motory. Jego pierwszy motor to motorower firmy Kadett, którego kupił za uzbierane pieniądze z komunii. Później miał CZ-kę 350, no i później miał kolejne inne motory i ścigacze. Żonę Dorotę poznał w wieku 17 lat na dyskotece, a 2 lata później wziął z nią ślub. Lubi kosić trawę, słuchając muzyki. Osobiście żałuję, że nie jest po szkole muzycznej. Natomiast kolczyki, które nosi w uszach, są noszone na prośbę żony, ponieważ jego żona stwierdziła, że ładniej wygląda w kolczykach niż bez. Jeśli chodzi o piosenki, to Radek sam pisze piosenki do swojego zespołu i układa teksty. Przychodzi mu to nawet z łatwością, gdzie na przykład piosenka Za miłość mam powstała w 15 minut przy kolacji. Piosenkę Spowiedź Radek napisał z dedykacją dla swojej żony. Z Piotrem w ogóle Cholewińskim stworzył firmę Fox Beat, aby pomagać młodym talentom. Ulubiona potrawa Radka to schabowy, pierś z kurczaka z ryżem i warzywami, pomidorowa. A ulubiony film Radka to Gwiezdne Wojny. No to już wszystko, co udało mi się znaleźć ciekawostek. Także dziękuję za wysłuchanie, trzymajcie się, do następnego. Pozdrawiam Was, Belmondo, cześć.